roku 150 tysięcy obywateli zaniosło do Sejmu ustawę Aborcja to zabójstwo. I chciałoby się powiedzieć, że jako obywatele zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy, by chronić dzieci. Pora więc na posłów. Doświadczenie pokazuje jednak, że politycy potrzebują często dodatkowej zachęty, żeby zrobić to, co właściwe. W dzisiejszym odcinku o tym, co jeszcze i powinniśmy zrobić jako obywatele dla dzieci nienarodzonych. Laura Lipińska, Pro-Life bez cenzury. Zapraszam serdecznie. By nie zostawiać posłów w niepewności, jak powinni zagłosować w czasie debaty nad aborcją to zabójstwo, uruchomiliśmy akcję Zadzwoń do posła. Na stronie o tej samej nazwie dostępne są nazwiska oraz numery telefonów i maile do biur poselskich. Wyborcy, czyli państwo, mogą zadzwonić do swoich reprezentantów i przypomnieć im, w czyim imieniu występują w Sejmie, od kogo dostali mandat i dzięki komu otrzymują swoje pensje. Dzwoniąc do parlamentarzystów, warto też ich zapewnić, że wyborcy sprawdzą dokładnie, kto w jaki sposób zagłosował, kto oddał głos za życiem, a kto przeciwko. I trzeba im przypomnieć, że nie zostanie to bez wpływu na wynik głosowania przy urnach wyborczych już tej jesieni. Bardzo zachęcamy więc do wejścia na stronę www.zadzwońdoposła.pl, wybranie numeru i wykonanie telefonu lub kilku telefonów. Oprócz instrukcji dotyczącej głosowania prosimy wezwać posła, by był obecny na sali plenarnej w chwili debaty. Posłowie mają niestety tendencję do tego, by z tych debat uciekać, wykazując się w tym momencie pewnym lekceważeniem wobec obywateli. Natomiast w czasie tej debaty będą się ważyć losy dzieci, ich życia i śmierci. Obecność więc posłów na tej debacie jest obowiązkowa. Bardzo prosimy też o rozesłanie informacji o tej akcji do znajomych i rodziny. To naprawdę bardzo ważne, by jak najwięcej osób dało znać politykom, że chcemy, by ratowali życie. Dzieci nienarodzone nie mogą zadzwonić i poprosić o ochronę. Musimy to zrobić my, już narodzeni. Jeszcze dwa słowa o samym projekcie. Po co w ogóle powstał? W Polsce rozwinęło się i niestety bardzo prężnie działa systemowe pomocnictwo w aborcji. Bezkarnie kolportowane są materiały, w których znajdujemy instruktaż, jak zabić nienarodzone dziecko. Istnieje dedykowana linia telefonu, gdzie kobiety znajdują doradztwo w zabijaniu w chwili, gdy są w kryzysie i bardzo łatwo je zmanipulować. Ten numer widzieliśmy popisany na elewacjach w czasie czarnych strajków. Aborcyjne środowiska, takie jak aborcyjny Dream Team, nawet nie ukrywają, że chodzi im o to, by zamordować jak najwięcej ludzi. Chwalą się, że organizują aborcje na dzieciach nawet w 9 miesiącu ciąży i niestety liczne zgłoszenia do prokurator kończą się umorzeniami, bo brakuje przepisów, dzięki którym można by pociągać do odpowiedzialności osoby, które oferują aborcyjny instruktaż. I tutaj takim niechlubnym przykładem, jak działa obecne prawo, jest proces Justyny W., która dostarczyła środki poronne, by zabić dziecko, a po kolejnych rozprawach wychodzi i dalej publicznie reklamuje swoje mordercze usługi. To niestety nie wszystko. W czerwcu zeszłego roku w Sejmie odbyło się pierwsze i na szczęście ostatnie czytanie feministycznego projektu Legalna aborcja bez kompromisów i ten haniebny wręcz projekt miał na celu wprowadzenie pełnej legalizacji zabijania nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży, a bez ograniczeń czasowych, jeśli podejrzewa się, że dziecko jest chore lub niepełnosprawne. I według zamierzeń tego projektu dzieci poczęte z czynu zabronionego mogłyby być zabite do końca 6 miesiąca ciąży, a 13-latki mogłyby zażądać aborcji bez zgody rodziców, chociaż w Polsce legalnie współżyć można dopiero od 15 roku życia. Tak więc można powiedzieć, że zapisy tego projektu jawnie wspierały pedofilię. Projekt ten został na szczęście odrzucony w pierwszym czytaniu, ale fakt, że był przedstawiony w Sejmie, musi nam wszystkim uświadomić, jakie są długofalowe cele środowisk aborcyjnych.
Naprawdę dla nich zabić dziecko w 9 miesiącu ciąży to jest nic wielkiego. Aborcyjny Dream Team z dumą chwalił się właśnie czymś takim prawie dokładnie rok temu. I często powtarzają, że o powody do aborcji w ogóle nie należy pytać, nie można o nie pytać, bo każdy powód jest tak samo dobry. Oni po prostu chcą móc legalnie zabijać ludzi. I nasza ustawa, aborcja to zabójstwo, daje nowe narzędzia, przy pomocy których będzie można stawiać zarzuty nie tylko pojedynczym osobom, które zostaną nakryte na pomocnictwie w aborcji, ale i tym, którzy organizują całe ogromne zaplecze dla szeroko zakrojonej działalności aborterów. W skrócie można powiedzieć, że projekt zawiera przepisy, które po pierwsze delegalizują dystrybucję, produkcję i posiadanie materiałów z informacjami, jak zabić nienarodzone dziecko, zakazują instruowania, jak zorganizować sobie wyjazd na aborcję za granicę i zakazują informowania, jak zrobić sobie aborcję, omijając polskie prawo. I znajduje się tam też taki ciekawy zapis, ciekawa propozycja dopisku do artykułu 256 kodeksu karnego, który razem z naszą propozycją wyświetla się właśnie na ekranie. I artykuł 256 dotyczy propagowania faszyzmu i innych totalitaryzmów. W Polsce jest to zakazane. W kodeksie powinien znaleźć się analogiczny zapis dotyczący aborcjonizmu, który jest nawoływaniem do nienawiści i zabijania nienarodzonych, bardzo konkretnej grupy społecznej. Dla wszystkich normalnym, absolutnie normalnym jest, że nie można namawiać do zabijania dziecka 3-letniego, kogoś dorosłego. Powszechnie przyjęte jest, że nie można promować zabijania niepełnosprawnych, otyłych, Żydów, Francuzów, Ukraińców czy jakiejkolwiek innej grupy społecznej z jakiegokolwiek powodu. Ale publicznie promowane jest zabijanie najbardziej bezbronnych osób w kraju, osób nienarodzonych, dzieci. Żeby zmienić tę sytuację, powstała ustawa Aborcja to zabójstwo, która już niedługo będzie procedowana w Sejmie. Czy zostanie uchwalona? To zależy od posłów, ale również od nas. Dlatego zachęcam, żeby wejść na stronę zadzwońdoposła.pl i zadzwonić do polityków, żeby powiedzieć im, poinstruować ich, jak mają zagłosować, że mają pojawić się na debacie, a później oddać głos za życiem. Proszę też o przesyłanie tego filmiku dalej, bo na treści ProLife w internecie nałożona jest cenzura, więc te wszystkie informacje nie będą cyrkulowały, jeżeli Państwo nie podadzą ich dalej. Lajki i komentarze również bardzo podbijają widoczność. Zachęcamy też do wspierania działalności Fundacji, oczywiście Fundacji Życie i Rodzina, bo możemy bronić nienarodzonych tylko dzięki Państwa wsparciu. Numer konta wyświetla się na ekranie, można go też znaleźć na naszej stronie życierodzina.pl. I jeszcze raz przypominam o najważniejszym w tej chwili. Zadzwoń do posła.pl, wchodzimy na stronę, dzwonimy, wysyłamy maile, dajemy posłom instrukcje, jak zagłosować, podajemy dalej link. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za uwagę.